Siema ludzie, tutaj to ja, Creeper, i to kolejny filmik na moim kanale. Będzie Fortnite dzisiaj, tylko że nie będę grać, będę wam pokazywać dokładnie, co mam w mojej szafce. O, tutaj to jest ogólnie na sklepie. To jest straszne, muszę przyznać, to jest straszne, będę mieć przez to koszmar. Koszmar, serio. Zszyte, no i jeszcze jego oczy, normalnie patrzy na mnie, kiedy tak robię. Patrzcie, widzicie? Jak to, dobra, przestanę. Poplok. Nie wiem, czy to kupić, dobra, nie starczy mi. Więc pokazuję, co mam na szafce. Zacznijmy od skinów. Od tych zielonych. Tutaj skorpion. Jak widzicie, skorpiona mam w mojej szafeczce. Fajny skin, bardzo go lubię, dużo go używam. Kolejny dżunglowy dżunglowa zwiadowczyni. Jak widzicie, bardzo lubię tego skina. Kupiłem go w sezonie 4, więc mam go przez długi czas. Ten kupiłem w sezonie 5, więc nie wiem, miał tak długo. W sezonie 4, jak widzicie. Tak, jak widzicie, w sezonie 4 mówię już to. Dobra, teraz na niebieskie skiny, czyli jeden mam. To ten skin chyba dostałem albo w sezonie 2, albo w sezonie 3 tego skina. On teraz jest naprawdę trochę nie jest bardzo rzadki, jest trochę rzadki, tak troszeczkę, nie dużo osób, bo już nie da się go dostać, jest po prostu niemożliwe, żeby go dostać, chyba że kupisz od kogoś jakieś konto, ale to nie wiem, czy byś kupił dla tego skina, nie jest nawet taki fajny, ale ja lubię go używać, to jeden z moich ulubionych, moja opinia. Kolejny to jest sezonu 4. Zoe, bardzo lubię ten skin, to jest chyba mój ulubiony skin ze wszystkich sezonów. Mówiłem już to chyba kiedyś, nie wiem, ale naprawdę to mój ulubiony skin ze wszystkich sezonów, po prostu tak fajnie zrobiona, taka fajna bluzka, w ogóle całe ubranie, w ogóle te włosy są takie fajne, te zielone włosy, to naprawdę, bo ja, mój ulubiony kolor to zielony ogólnie i tak z tym ruszałem, dziwnie pasuje, fajnie, ale bardzo lubię ten skin i lubię go używać. Tutaj sezon 3. Zbuntowany agent. Tak, to bardzo lubię tego skina. Dostałem go w sezonie 3 i teraz ostatnio w sezonie chyba 5 wyszedł ponownie na sklep. Tak, i kosztował 1500 widolców, czyli V-Bucksów. I tak, no bardzo lubię ten skin, bo jest trochę rzadki też. To, że wyszedł przed chwilą na sklep niedawno, więc już nie jest taki rzadki, ale wątpię, żeby ktokolwiek go kupił, więc jest nawet trochę rzadki. Tutaj mam Technik, to jest sezonu 4. Skin. Ogólnie jest nawet spoko, nie użyłam go dużo. Bardziej Zoe użyłam, ale szczerze nie użyłam go za dużo, bo z tyłu nie wygląda tak fajnie jak z przodu. I on nie jest straszny. Nie jest straszny ten skin. Nie wątpię, żeby ktokolwiek się bał, kiedy widzi tego skina. Zoe jest straszniejsza według mnie. No i dobra, to przechodzimy na kolejny skin. To jest, ogólnie jestem na fioletowych już. Tutaj to jest słoneczny ratownik. Tak, i ten skin nawet nie jest taki zły. Nie używałam go dużo, prawie w ogóle go nie używałem. Ale nie rozumiem, nie wiem dlaczego go nie używałam, bo on mi nawet jest spoko, tylko że jakoś mi szczęścia specjalnie nie daje. Sezonu 5, nie wiem który, nie wiem kiedy to go dostałam, ale dobra. Na kolejny to jest prędkość graniczna. Dobra, ja ogólnie Redline chyba się nazywa po angielsku, więc jest trudniej w ogóle, bo ja nigdy nie wiedziałam, że ona tak się nazywa po polsku. Więc z sezonu 5. Nie jest taki zły skin. Nie używam tak dużo, ale jest spoko. To jest PlayStation Plus, specjalny skin. Był niedawno ten, a ten to jest też z PlayStation Plus, tylko że on był na tym. Wcześniej był na sklepie. Był na sklepie w sezonie 2 i 3. To jest PlayStation Plus. Był ostatnio w sezonie 4 i 5 chyba. I się zmieniło teraz ostatnio na kill-off i ten lotnie i dobra.
Więc na kolejny to tego skina chyba nigdy nie używałem, szczerze, bo nie jest taki specjalny. Specjalnie to nie jest moim ulubionym skinem, bo on jakoś tak specjalnie fajnie nie wygląda. Po prostu wojskowy, no. Każdy go ma prawie, więc nie. O, i ogólnie był sezonu 5 tamten. Ten też jest sezonu 5 i to jest taki fajny wiking, łowczyni. Nie jest, jest spoko. Nie używałem. Chyba jeden raz użyłem, ale nie jest moim ulubionym. Lamy też nigdy nie używałem, bo dopiero ją dostałem niedawno. Szczerze, nie widzę powodu, dlaczego miałbym jego użyć. Fajny jest, śmieszny, ale no, szczerze, nie możesz się nawet kamuflażować, bo ogólnie nogi i góra to w ogóle może się kamuflażować, bo to normalny noob skin. Ale tutaj normalnie takie nóżki śmieszne i to po prostu... Nie, to nie pasuje. Nie pasuje po prostu do żadnego, nigdzie się nie może skamuflażować. Kolejny to Rook sezonu 5. To jest sezon 6, jakby co. To jest sezonu 5. Rook, chyba przedostatni. Chyba przedostatni skin w sezonie 5. Ogólnie. Nie jest taki zły, spoko jest. Dostałem z nią drugie miejsce, więc daje trochę szczęście. Przejdę na kolejny w sezonie 4. To jest kolejny przedostatni skin karnetu bojowego. Dowódca oddziału. Tak i szczerze dla mnie on tak nie pasuje do skina, który powinien być pod koniec karnetu bojowego, bo nawet ta Valer, która będzie na złotych skinach, powinna nawet lepiej wygląda. Nie wiem. Ten skin nie ma niczego takiego w ogóle specjalnego, żeby być pod końcem karnetu bojowego. Dobra, więc przechodzimy na kolejny, sezon 5. Pierwszy gościu Lama. Lubię go. DJ Lama. Tak. Lubię go. Wygrałem z nim chyba jeden raz. I nie jest zły, nie jest zły. Tutaj sezon 4. Pierwszy skin bojowy Jastrząb. Z nim kiedyś wygrałem na filmiku, widzieliście jak z nim wygrywam i moją opinią on za fajnie nie wygląda, ale gdybym miał wyboru, bym go używał, szczerze, nie jest taki zły. Nawet się kamuflażuje na piasku, w tym nowym miejscu na piasku. Tutaj mamy kolejny, pierwszy złoty skin, to jest Zmierzch Bogów. Nie wiem, ale ten skin naprawdę jest bardzo fajny jest. Szczerze mi jego pelerynka i kill-off bardzo mi się podoba, ale on ogólnie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Mi się bardzo on podoba. Niedługo dostanę jeszcze te takie rzeczy z jego oczów. Oczu, tak? I będzie to bardzo epicko wyglądało, mi się wydaje. I on naprawdę jest straszny, więc gdy ja kogoś takiego widzę, to się boję, szczerze. Boję się. Więc przechodzimy. To jest sezon jakby. Co to jest sezonu 5? Ostatni skin. Więc tutaj przechodzimy na kolejny. To Rex. Jak wy widzieliście, jak go kupuję. Ze sklepu go kupiłem. Kosztował 2000 V-Bucksów. Legendarny skin. Bardzo go lubię. Wygrałem z nim na kamerze. Też nie raz. Może jeden raz na kamerze wygrałem z nim. Ale ogólnie to nie ma znaczenia. Przechodzimy na kolejny złoty skin, to jest Przybysz. Lubię go nawet, nie widzę u niego czegoś takiego, dlaczego miałbym go nie lubić, ale szczerze nie jest jakimś takim specjalnym skinem, którego bym używał do wszystkiego. To był sezonu 4 jakby co, Przybysz, sezon 4. Tutaj jest w sezonie 5, tak 6 znaczy, Kowbojka. Fajna jest. Szczerze, naprawdę fajnie wygląda. Ona wygląda trochę jak ninja, szczerze. Nawet fajny jest ten skin. Kolejny to Karbid, sezonu 4. Drugi skin. Lubię go nawet. Jeszcze nigdy z nim nie wygrałem, ale... Nie wygląda źle. Tutaj sezonu 5. Exektur. Czekajcie, dajcie mi chwilę, bo ja nie mogę tego przeczytać. Egzekutor. O, egzekutor. Dziwne imię, naprawdę. Trudno to przeczytać. Dobra.
też taki ninja, tak jakby, taki. To wygląda trochę jak Kylo Ren z tego, ze Star Warsów. Nie wygląda tak źle. Nawet spoko, używam go nieraz, ale fajnie pasuje tego pelerynka pasuje do niego. Od niego pelerynka do niego pasuje. Naprawdę, fajnie pasuje. Nie ta, tylko inna. Przejdziemy do nich za chwilę. Tutaj jest dzielna. Sezon czwartego. Spoko skin. Spoko. Lubię ją nawet. Fajna ma takie niebieskie, takie czerwone włosy. Chyba pierwszy skin, który ma czerwone włosy w Fortnite. Chyba, jestem pewny. Przechodzimy na kolejnego. Tutaj jest sezonu piątego Drift. Zrobiony na maksa. I nie jest zły, nie jest zły. Spoko jest. Lubię jego kilo. Więc przechodzimy na kolejne. To będzie plecaki ogólnie. Zacznijmy od sezonu plecaka z sezonu czwartego. O, widzieliście to? Co to jest? Dobra, już. Tutaj jest sezonu czwartego plecak. Nie jest zły. Nie jest też bardzo dobry. Więc jest niebieski, więc jest sezonu czwartego ogólnie. Więc nie jest taki dobry. To jest sezonu trzeciego plecak. Nawet nie jest taki zły, nie wiem dlaczego go nie użyłam. Wygląda nawet spoko. Ale jest niebieski, więc nie wygląda tak za bardzo dobrze. Tutaj tarcza. Tarczy dużo razy używam. Jest fajna. Bardzo fajna tarcza. Bardzo fajna. Lubię tę tarczę. Bardzo mi się ona podoba. Więc kolejne. Tutaj są już feltowe, więc to jest do Zoe. Jak widzicie, pasuje perfekcyjnie. Bardzo lubię ten plecak. Używam go dużo zbuntowanym agentem. Spoko pasuje. To jest też jeden z bardziej rzadkich plecaków, dlatego że był na sklepie jeden raz albo dwa, no i kosztował za darmo. Przecież no, może też nie jest taki rzadki, dlatego że był za darmo, ale no był jeden raz lub dwa razy, więc to kiedy ludzie nie grali w ten dzień akurat, to niby go nie dostali i jeszcze i od tamtego czasu ani razu nie był na sklepie. Albo był, nie wiem, nie pamiętam. Więc kolejny to będzie niebieski błysk. To był z tym PlayStation Plus skin, z tym VR na głowie. Fajny plecak, podoba mi się ten plecak bardzo, bardzo. Dużo go używałem. Kiedyś, pamiętacie ten mój filmik, wygrywam z okazji dwóch lat nagrywania, to właśnie wygrałem właśnie z tym plecakiem i Zoe. A to jest mój właśnie special combo taki. Bardzo lubię ten combo. Kolejny to będzie taki fajny pececzek, łącznik. Nie podoba mi się ten plecak, nigdy go nie używałem, albo używam go jeden raz, ale mi się po prostu nie podoba. Tutaj piesek fajny, nie jest zły, używam go jeden raz lub dwa. No, za dużo szczęścia mi nie dał, więc na kolejne. To jest plecak zbuntowanego agenta, bardzo jest fajny, lubię go. Tutaj jest impreza na basenie, to jest sezonu piątego plecak. Fajny jest nawet. Wygrałem chyba z nim kiedyś. Nie jestem pewny. Tutaj pelerynka z sezonu piątego. Miałem ją założoną przed chwilą. Tutaj jest przybysza plecak. Taki złoty. Tutaj jest pelerynka tego Ragnarok. Tego z sezonu piątego ostatni skin. To jest jego pelerynka. Tutaj jest plecak T-Rexa mojego. Bardzo fajny. Lubię go używać. I to jest tego Tora, coś takiego, to jest jego plecak ogólnie, taka tarcza fajna. Teraz przechodzimy na kill-offy. Pierwszy nubowski kill-off. Każdy go ma, kiedy gra Fortnite'a. To jest sezonu piątego kill-off. Fajne. To jest sezonu czwartego kill-off. Sezonu również czwartego. Sezonu szóstego tutaj. To jest sezonu piątego kill-off, gdy się dostało wszystkie wyzwania z tego. Tam gdzie się trzeba było ukraść te sejfy z tą lamą, to dostawało się taki kill-off, gdzie się zrobiło wszystkie wyzwania. Tutaj sezonu czwartego kill-off Zoe, fajny jest. Lubię go nawet, fajny jest, używałam go dużo kiedyś. To jest balon z sezonu piątego kill-off, fajny jest. To jest kill-off Ragnarok, fajny.
fajny, fioletowy, lubię go bardzo. Tutaj jest kilo, oni, te dwa są kilofy, te trzy są kilofy sezonu piątego, tylko mówię. I to jest tego, jak on się nazywa? Drifta z kilof. No i tutaj jest kilof controller, lubię go nawet, jest nawet spoko. Tutaj przechodzimy na te, na lotnie. Tutaj jest parasolka sezonu trzeciego, gdy wygrałeś w sezonie, a nie, to z czwartego. Gdy wygrałeś w sezonie czwartym, dostałeś taką parasolkę. Tutaj, gdy wygrałeś w sezonie drugim, dostałeś taką parasolkę, która kosztuje około 20 funtów, co jest nawet spoko. To jest parasolka sezonu piątego, na wakacje. Tutaj jest pierwsza parasolka, gdy wygrasz ogólnie, gdy wygrasz w jakimkolwiek sezonie nie jesteś, to po prostu każdy ją chyba ma. Kiedy macie wygraną, to macie ją na pewno. To jest parasolka sezonu trzeciego, gdy wygrałeś, dostałeś ją sezonu trzeciego. A to jest parasolka sezonu szóstego, dostałeś tą parasolkę, kiedy wygrałeś. To ma, każdy ma parasolkę za darmo po prostu. To jest parasolka sezonu piątego, to jest parasolka sezonu szóstego. Nie parasolka, tylko lotnia. To jest lotnia sezonu szóstego również. Tu jest lotnia sezonu piątego. To jest lotnia z tego, jak to się nazywa, PS4 Plus. PS4 Plus, no. I dostałeś takie, to jest chyba ta najnowsza, bo były trzy starter paki z PlayStation Plus. I to jest chyba jeden z nich, to jest chyba ten ostatni. Mam to z tym kilowym kontrolerem, dostało się. To jest lotnia Zoe. To jest kolejna lotnia. To jest pierwsza lotnia z PlayStation Plus. Była z tym niebieskim liderem, czy coś takiego. Z tą dziewczyną niebieską moją. Pierwszą z moich skinów. Tutaj jest sezon czwartego. Fajna lotnia. Bardzo mi się ona podoba. Używam ją dużo. To jest sezonu. To jest sezon czwartego, to jest sezonu piątego, to jest również sezonu, to jest sezonu czwartego, a to też jest sezonu piątego. Na razie żadnej takiej fioletowej lotni nie mam sezonu szóstego. Tutaj teraz przechodzimy na smugi, więc zaczynamy od tej, to jest kasa, tam gdzie się dostawało, to było jedno z tych wyzwań, żeby dostać ten kilof, tą taką ramę dziwną, nie wiem jak się nazywa. Zapomniałem. Dostałeś takie kasę, kiedy grałeś się w ten getaway, to dostawałeś taką kasę, gdy grałeś chyba, gdy dostałeś lamę jakieś 5 razy, to dostawałeś to. To jest sezonu czwartego, smuga, spoko. To jest sezonu piątego smuga, to jest sezonu czwartego smuga, to jest sezonu piątego smuga, to jest sezonu, szczerze, to jest sezonu piątego chyba, to jest z tego, z PlayStation Plus, to jest sezonu czwartego, to jest sezonu szóstego, bardzo lubię tego używać, to jest sezonu czwartego chyba, tak, czwartego, to jest sezonu piątego, ostatnia smuga, to jest sezonu czwartego, tak, chyba czwartego, jestem prawie pewny, że tak, to jest czwartego, to jest sezonu piątego. Przechodzimy na tańce. Ogólnie tutaj wszystkie moje tańce, jak widzicie, ustawiamy sobie tutaj. Spoko. Tutaj są moje wszystkie emotki ogólnie. Przechodzimy na kolejne. Tutaj są moje wszystkie ikony. Bo nawet ich nie widziałam. Nawet ich nie zrobiłem jeszcze. Wszystkie moje ikony. Teraz, jak widzicie, mam wszystkie ikony. Tutaj to jest moja muzyczka jedyna, więc gdy nie ma muzyczki, jest coś takiego. Słyszycie? No i taka jest muzyczka bez tego. I to założę. I mam taki floss muzyka, remix. Tutaj są moje wszystkie obrazki. I to chyba wszystko z mojej szafki. Gdy wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie do mojego kanału. I gdy chcecie więcej takich, na pewno w przyszłości zrobię więcej takich filmików, gdy pokazuję moje wszystkie rzeczy. I gdy wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie do mojego kanału. I gdy chcecie takich więcej, zostawcie łapeczkę w górę. I to pa!